Was serdecznie na piątej jubileuszowej gali parowozów. To będą dwa dni pełne atrakcji. Pracowaliśmy cały rok, rozpoczynając od tamtego września, nad tym, aby tutaj zjawiły się ekipy parowozowe, żeby przyjechało do nas sześć czynnych parowozów z Polski, z Czech i z Niemiec. Proszę Państwa, a więc nadchodzi ta chwila, już za moment, nadchodzi ta chwila, że gala parowozów 2015 będzie otwarta. Ale Panie Dyrektor, proszę, razem powiemy to. Uważamy za otwartą galę parowozów 2015! Między Wolsztynem a Poznaniem. U nas w tym roku mamy tutaj taką trasę między Jaworzyną a Świdnicą. Gala parowozów, wyjątkowe święto. Tak, no my się bardzo cieszymy z tego, że jakby tyle osób nas odwiedza i jest tyle pasjonatów, miłośników kolejnictwa, ale też zabytków, także nas to po prostu bardzo, bardzo cieszy. Jak wiele eksponatów można tutaj znaleźć? Czy u nas na terenie muzeum naszego mamy, jeśli chodzi o same zabytki kolejowe, czyli tabor kolejowy, to jest 150 sztuk taboru. Oprócz tego teraz we filii w Dzierżoniowie mamy już 20, więc łącznie już 170. A oprócz tego nasze muzeum nie zajmuje się tylko kolejnictwem, ale też wszelkiego rodzaju przemysłem i techniką, więc oprócz tego można znaleźć tutaj motocykle, zabawki, dużo, dużo innych zabytków. I który z tych eksponatów, który tak naprawdę wciąż prosperuje, jest najważniejszy? Znaczy dla nas? Dla nas najważniejszy jest na razie parowóz jeden, jedyny, który odremontowaliśmy, to jest TKT4818. Dlatego, że dla nas najważniejsze jest to, żeby wyjeżdżać poza muzeum, poza granicę muzeum. I to nam się udało i dzięki temu tak naprawdę mamy sukces. Chcielibyśmy oczywiście wyremontować jak najwięcej. Mamy cenniejsze parowozy niż nasza tekatka. Na przykład mamy takie Cacenko, to jest PT31, to jest polska konstrukcja inżyniera Zembrzuskiego. Strasznie chcielibyśmy wyremontować ten parowóz. To by był wyczyn na skalę tak naprawdę światową. Jak się Panu podoba na tegorocznej gali? No w sumie jestem tutaj pierwszy raz. Już tak wcześniej myślałem się tutaj wybrać, ale jakoś zawsze tak czas mi na to nie pozwolił. No w tej chwili jestem tutaj i tak troszeczkę wracam wspomnieniami do czasów jeszcze jak... Pamiętam, jak jeszcze jeździły takie pociągi w latach 80., początek lat 80. No i tak mają w sobie takie coś, właśnie taką tą duszę, nie? I widać, że to jest tak wszystko zmontowane masywnie i to na pewno przetrwa jeszcze długo, długo w porównaniu z pociągami, które aktualnie są produkowane, no wiadomo, nie? Czy Pan jeszcze do nas tutaj powróci, do Jaworzyny? Jak najbardziej. Myślę, że będę tutaj jeszcze w przyszłości.
rolę odegrały parowozy w historii Dolnego Śląska? Czy w ogóle lokomotywy parowe jako pojazdy i kolej jako generalnie wynalazek, one po prostu zdemokratyzowały podróżowanie. To znaczy do czasu pojawienia się pierwszych lokomotyw parowych, a już zwłaszcza do przełomu XIX-XX wieku, kiedy te lokomotywy się po prostu kolej się po prostu upowszechniła, oto podróżowanie było drogie, było skomplikowane, było przede wszystkim niebezpieczne. A tutaj po prostu wynalazek kolei umożliwił przemieszczanie się na relatywnie duże odległości i właściwie każdy mógł sobie na to podróżowanie pozwolić. Tak? No bo były bilety w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasie. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że po prostu skróciła odległość pomiędzy miastami. Lokomotywy nie stają na popas. Nie potrzebują owsa, tak jak konie, czy jakieś inne zwierzęta pociągowe. Trzecia rzecz jest taka, że po prostu umożliwiły też przewóz towarów, jakby ogromnych ilości towarów na duże odległości. I dlatego my tutaj na przykład w muzeum mówimy i o historii przemysłu, i historii kolejnictwa razem. To jakby nie można, i to jest strasznie niesprawiedliwe i takie po prostu nieprawdziwe, jak mówi się o kolei bez mówienia o znaczeniu kolei dla przemysłu i przemysłu dla kolei. Te dwa elementy się po prostu zawsze ze sobą będą łączyć i wzajemnie uzupełniać. Taką właśnie historię można tutaj w Jaworzynie poznać, na żywych, wciąż prosperujących lokomotywach. Staramy się powiedzieć o czymś więcej, tak? To znaczy no, te lokomotywy jakby same w sobie koncentrują uwagę, natomiast dla nas zawsze kolej i ten taki powiedzmy romantyzm lokomotyw parowych był takim narzędziem, taką dźwignią do tego, żeby mówić o czymś więcej. No i to staramy się tutaj po prostu robić z roku na rok i przyjeżdża nas coraz więcej ludzi, więc myślę, że nam się to udaje. Jak wam się podoba tegoroczna gala parowozów? Jest fajnie, jest dużo pociągów, są różne atrakcje, są też informacje na temat tych pociągów, które tutaj są. Jest też dużo sal i historia tych wszystkich maszyn. No właśnie było fajnie.